poprzednim wykładzie mówiliśmy o przekroju kuli płaszczyzną rzutującą. Przejdziemy teraz do bardziej ogólnego przypadku, mianowicie wykreślić rzuty okręgu przekroju kuli płaszczyzną alfa podaną śladowo V alfa H alfa. Przy czym przypominam, że tak naprawdę H alfa jest prostą poziomą, czyli jakby była to płaszczyzna nieokreślona śladowo, no to należałoby wyrysować prostą poziomą i robić konstrukcję w stosunku do P prim. Naszym zadaniem jest sprowadzenie płaszczyzny do położenia rzutującego. Robimy to transformacją. Ustawiamy oś prostopadle do H alfa. Wówczas, jeżeli mamy kulę, to transformacja jest bardzo prosta, bo praktycznie transformujemy środek kuli, no i promień taki, jaki kula ma. Płaszczyzna cała prosta ma tutaj dwa punkty, więc wystarczy jeszcze dobrać jakiś jeden punkt. Dobieramy sobie taki punkt na śladzie. Rzutujemy na rzutnie pi 3 i w ten sposób mamy układ między rzutnią pi 3 i pi 1 praktycznie z płaszczyzną rzutującą. Czyli postępujemy tak, jak to było na poprzednim wykładzie. Tam, gdzie się przecina ten okrąg z płaszczyzną alfa, są średnice sprzężone A, średnica sprzężona AB. Natomiast w połowie tej długości jest CD. Znajdujemy punkty AB i CD. Na jakiej zasadzie? No, CD, no to jest, znajdujemy okrąg, czyli znajdujemy promień okręgu, w której to płaszczyźnie leży ta prosta CD. Wykreślamy na rzutnik pi 1 i będziemy mogli odnieść te punkty. W przypadku kuli mamy do czynienia ze zmianą widoczności, a największa średnica kuli w tym rzucie tu będzie średnicą, która będzie równoległa do x1,3. I tu będą punkty T1, T2 odtangencjalne, czyli styczne. AB leży na średnicy. CD wyznaczyliśmy z okręgu. T1, T2, no to ten okrąg, tu narysowany okrąg, jest średnicą, czyli to są te punkty styczności. Ale jeżeli mamy takie położenie ogólne płaszczyzny, to będą również punkty zmiany widoczności między rzutem na rzutnię pionową i na rzutnię poziomą. I też to są punkty, które możemy wyznaczyć jednoznacznie. Dlaczego? Dlatego, że ten okrąg tu narysowany, który tu widzimy jako średnicę, to tak naprawdę jest płaszczyzna, której możemy wyznaczyć krawędź przecięcia z płaszczyzną alfa. Czyli wprowadzamy płaszczyznę rzutującą, zabierającą ten okrąg, wyznaczamy krawędź leżącą w płaszczyźnie alfa, ponieważ zarówno okrąg, jak i ta krawędź leżą w jednej płaszczyźnie, no to oczywiście mamy punkty przybicia i są to punkty T3, T4 jako punkty styczności z kolei do narzucie pi2, ale są to pewne punkty wyznaczone konstrukcyjnie. Łącząc te punkty, oczywiście tutaj mogłaby być robiona konstrukcja, pełna konstrukcja kreślenia elipsy. Przenosimy na rzutnie pi2 kolejno punkty A, B, C, D na zasadzie transformacji, czyli wysokość z tej rzutni z pi4, jedna oś, druga oś i odmierzamy wysokość na rzutni pi2. Analogicznie z punktem B, z punktem CD. Tu proszę zwrócić uwagę, że CD leży na równoległej do X-a. No oczywiście, że leży, bo tutaj mają tę samą wysokość, czyli nic dziwnego, że na rzutni pi2 będzie to prosta równoległa. I możemy wykreślić elipsę. Proszę zwrócić uwagę, że w efekcie do narysowania przekroju kuli płaszczyzną w położeniu ogólnym wyznaczamy 8 punktów. I tak byśmy mieli zakończone zadanie. Analogicznie podejdziemy do stożka. Zagadnienie jest następujące. Wykreślić przekrój stożka płaszczyzną alfa. Pierwszy krok, sprowadzamy płaszczyznę do położenia rzutującego. Transformujemy stożek. No, oczywiście to praktycznie tylko wierzchowe trzeba transformować, bo cała średnica stawy na odnoszących. Transformujemy płaszczyznę,
czyli ponieważ tutaj są dwa punkty, no to jeszcze jeden potrzebny. Odbieramy sobie punkt na śladzie i mamy transformowaną płaszczyznę. Tu proszę Państwa, jakby nam wyszło na przykład tak, że płaszczyzna przechodzi tu przez podstawę stożka, to należałoby po prostu przedłużyć tworzącą i w ten sposób byśmy wyznaczyli średnice sprzężone, czyli AB, AB przecięcie z tymi tworzącymi, a w środku by było CD. I dalej już powinno być chyba jasne. Znajdujemy okrąg, w którym leży prosta CD. Stąd mamy promień tego okręgu, wykreślamy promień i na tym okręgu leżą prosta CB, na AB z kolei na tych tworzących, czyli na równoległej średnicy do osi X1,2. Tutaj punktu w zmiany widoczności nie ma, ale już jeżeli chodzi o rzut pionowy, to jeżeli patrzymy na stożek z boku, no to oczywiście ten punkt zmiany widoczności będą. Czyli postępujemy tak samo jak przy kuli. Czyli wyznaczamy krawędź przecięcia tych dwóch tworzących płaszczyzny określonej przez te dwie tworzące. Jest to płaszczyzna poziomo rzutująca, czyli tak naprawdę jest tutaj prosta czołowa. Kreślimy ją w płaszczyźnie alfa. Znajdujemy drugi rzut, czyli mamy punkty T1, T2, które możemy przenieść na rzut Pi1 i wykreślimy elipsę na podstawie 6 punktów. Na rzutnie Pi2 przenosimy punkty na zasadzie transformacji i wykreślamy elipsę, czyli przekrój tego stożka. Oczywiście nie może tu się zdarzyć sytuacja taka, że elipsa nie będzie się stykała z tymi tworzącymi, albo będzie wychodziła poza te tworzące. Zakreskujemy i to mamy koniec zadania. Przechodzimy do bardziej praktycznego zadania, mianowicie to, co nam się może przytrafić w trakcie projektowania z graficznego zapisu konstrukcji, to są to przenikania brył obrotowych. Ogólnie można powiedzieć w ten sposób, że linia przenikania dwóch powierzchni drugiego stopnia jest częścią wspólną tych powierzchni i jest to krzywa przestrzenna rzędu czwartego. Należy zawsze wyznaczać punkty charakterystyczne, takie jak najwyższe, najniższe punkty linii, punkty podwójne, punkty styczności, rzutów linii do konturów, rzutów powierzchni. Najbardziej ogólną metodą jest metoda płaszczyzn. Ale jak się tak dokładnie temu przyjrzymy, to ta metoda płaszczyzn to tak naprawdę są kolejne proste pionowo rzutujące. Mamy tutaj kulę i walec. I metoda płaszczyzn polega na to, że wprowadzamy w tych najbardziej charakterystycznych punktach płaszczyznę. Ale ta płaszczyzna co nam robi? Otóż ona wycina nam z kuli jakiś okrąg i w przypadku tej płaszczyzny ma styczną do powierzchni bocznej walca. Czyli ta tworząca tak naprawdę jest prostą pionowo rzutującą. Czyli punkty 1, 2 to tak naprawdę są punkty leżące na kuli z prostą pionowo rzutującą. A to robiliśmy na początku zajęć z brył obrotowych. Wyznaczamy promień okręgu i punkty 1, 2 są znalezione. Kolejna płaszczyzna, no to jest płaszczyzna wprowadzona, gdzie? No tam, gdzie jest punkt charakterystyczny, czyli styczność walca z kulą. No i ponownie mamy tu jakaś tworząca walca, czyli prosta pionowo rzutująca, no a tutaj będzie punkt tak naprawdę. Przenosimy okrąg z kuli i na tym okręgu będą punkty 3-4, natomiast ten punkt styczności, no to jest ten największy okrąg, czyli tutaj średnica. Kolejny punkt, wysokość charakterystyczna, no to jest średnica walca. No i znowu, jeżeli wprowadziliśmy płaszczyznę, to tak naprawdę wprowadziliśmy jedną tworzącą tu, drugą tworzącą tu i są to tworzące, czyli proste pionowo rzutujące, które mają punkty wspólne z kulą. Wyznaczamy je w jaki sposób? Oczywiście stąd odczytujemy wartość promienia, rysujemy i na tym okręgu leżą punkty jedne i drugie. Kolejny charakterystyczny to oczywiście jest punkt, to jest ta średnica kuli, czyli tutaj ten największy okrąg. I znowu, gdzie te punkty leżą? No, tam gdzie mamy tworzącą, tak, przecięcie 7, 8 i tutaj punkty 11, 12. Kolejny charakterystyczny punkt, no to będzie najniższa
najniższa tworząca tego walca, czyli będzie jakaś tworząca, która da tutaj nam punkty 9-10. Jak teraz połączymy te punkty, to mamy tą krzywą, jaka jest w wyniku przenikania walca i kuli. W praktyce co to może być? No jest to kula, która jest przewiercona. Tylko w ten sposób, że w tym miejscu jest styczna. Ta metoda, metoda płaszczyzn, jest metodą najbardziej ogólną, ale niestety najbardziej pracochłonną. Natomiast w większości przypadków mamy do czynienia z przenikaniem brył, w których osie się przecinają. Czyli tam, gdzie osie się przecinają, to możemy zastosować metodę kul. Tu zrobię przenikanie walca ze stożkiem jako bardziej skomplikowane niż walca z walcem. Przy czym konstrukcję walca z walcem pokazuję w projekcie, w materiałach do ćwiczeń projektowych, w tym wykładzie wstępnym, jak również pokazuję w materiałach do laboratorium film, gdzie w AutoCADzie w 3D jest pokazana metoda kul. Działa to na takiej zasadzie, że skoro są to dwie bryły, które mają osie przecinające się, to w tym punkcie mogę wstawić środek kuli. Ale jak minimum, co trzeba wprowadzić, to jest kula styczna do większej bryły. Jak w tym wypadku jest to styczna do stożka. I wówczas ta kula styczna do stożka ma tutaj wspólny okrąg ze stożkiem. Natomiast z walcem ma tu jeden okrąg, tu ma drugi okrąg. Ponieważ te okręgi leżą na tej samej kuli, no to w tym miejscu są punkty 1 i 2, punkty przecięcia, które należą jednocześnie do stożka i do kuli. Oczywiście tam, gdzie się przecinają tworzące, to się te krzywe zaczynają. W tej metodzie kul jest to minimum i trzeba umieć sobie teraz poprowadzić krzywą na podstawie tych 1, 2, 3 punkt i z drugiej strony to samo. Natomiast wolno nam oczywiście wprowadzić tych kul dużą ilość. I ile byśmy wprowadzili, no to wyznaczamy po kolei na tej samej zasadzie kolejne punkty i w ten sposób wyznaczymy dokładniej ten zarys. Jeżeli będzie to przypadek przenikania walca z walcem, to ta krzywa będzie symetryczna. W przypadku, gdy mamy do czynienia z bryłami, których osie się przecinają, ale jeszcze na dodatek dadzą się opisać na wspólnej kuli, tak, czyli będziemy w stanie narysować jedną kulę, która będzie styczna jednocześnie do jednej i do drugiej bryły, to wtedy mamy tu okrąg styczny ze stożkiem tym leżącym z wierzchołkiem W, tu z tym z wierzchołkiem S. I mamy punkt. I wtedy widać, że te krzywe się przekształciły, zdegenerowały się do prostych. Kolejny przykład dotyczy przekroju stożka płaszczyzną rzutującą. Jak znajdziemy punkty tak naprawdę hiperboli? Wynika to z ustawienia, jaki jest kąt płaszczyzny do osi i jaki jest kąt wierzchołkowy. Polega to na tym, że wprowadzamy sobie kolejne tworzące charakterystyczne, czyli tak, tutaj płaszczyzna przecina się z okręgiem podstawy, no to oczywiście z tego punktu możemy wyprowadzić tworzącą. Wprowadzamy sobie jakąś tam kolejną tworzącą tego stożka, tak, na punkt 2, no i znajdujemy punkt przebicia z płaszczyzną alfa. No to mamy taki punkt. Kolejna, no to oczywiście ta końcowa, czyli tak, zaczęliśmy od tej najbardziej oddalonej, tu z kolei z drugiej strony najbardziej oddalony punkt gdzieś w środku. Oczywiście nie możemy pominąć takiej tworzącej, która tutaj jest narysowana, czyli w ten sposób byśmy wyznaczyli punkt styczności do tej tworzącej. Tak? Mamy punkt przebicia. Pozostałe tworzące wybieramy sobie na zasadzie takiej, że jeżeli jeszcze nie wiemy, jak ten zarys narysować, no to dzielimy na połowę to miejsce, które najmniej ma punktów i kolejne tworzące rysujemy i znajdziemy punkty przebicia. I w ten sposób wyznaczyliśmy tą hiperbolę, która powstała w wyniku przekroju stożka płaszczyzny. Po co nam to było? Otóż takim przypadkiem jest grania stosu po podstawie sześciokąta i stożek. Czyli tak naprawdę sfazowana nakrętka sześciokątna.
to sfazowanie, to możemy być troszkiem, a tu mamy kolejne ściany. Postępujemy dokładnie tak samo, czyli wybieramy, jest płaszczyzna z troszkiem, czyli bierzemy tworzącą, tą najbardziej oddaloną, potem po środku i znajdziemy punkt przebicia z drugiej strony. No oczywiście to będą punkty 1 i 4, będą na podstawie stożka. Kolejne wybieramy jako dzielenie na pół i znajdujemy punkty przebicia. I w ten sposób żeśmy wyznaczyli hiperbolę. Proszę zwrócić uwagę, że w przypadku sfazowanej nakrętki sześciokątnej nawet nie ma pojęcia styczności. Dlaczego? Dlatego, że styczność wynikała wtedy, kiedy płaszczyzna przekraczała tą tworzącą, była dalej. Tak, jeżeli płaszczyzna, tak jak tu jest, tylko do tej tworzącej to narysowane, to nawet ta hiperbola nie będzie styczna. Na tej samej zasadzie możemy dla tej symetrycznej płaszczyzny wykonać konstrukcję, choć możemy to po prostu skopiować jako lustro. Dla tej przedniej, no, już ograniczymy się tylko do jednego punktu i będziemy mieli konstrukcję prawie że zakończoną. Zobaczmy jeszcze, jak będzie to wyglądało na tym rzucie P3. Zasada oczywiście jest taka sama. Zaczynamy od tworzących, tych najbardziej, to, gdzie leży to na podstawie stożka w środku, z drugiej strony. No i oczywiście kilka punktów można by było też wprowadzić. I w ten sposób wygląda konstrukcja tych hiperbol. Jak wyłączymy te konstrukcje pomocnicze, to zobaczymy, jak wygląda zarys nakrętki sześciokątnej w rzucie charakterystycznym dla sześciokąta, no i takim, który jest mniej zalecany, dlatego że tu jest taki mały, tylko drobny szczegół, że dla kwadratu tutaj by było sfazowanie, dla sześciokąta jest tu kąt prosty i ta hiperbola jest tylko styczna. W przypadku graficznego zapisu konstrukcji dopuszcza się rysowanie tych hiperbol jako łuki. Jak widać, w trakcie całego wykładu nie wykroczyliśmy poza znajdowanie punktów przebicia. No, tylko że w wyniku połączenia tych punktów wychodziły nam różne konstrukcje geometryczne. Ale w tej chwili już wiemy dokładnie, w jaki sposób powstaje taki kształt sfazowanej nakrętki sześciokątnej. Jak również jak powstają wzajemne przenikania, na przykład walca z walcem w przypadku wiercenia prostopadłego na przykład. Dziękuję za uwagę.